Hejo, hejo, z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Emily's Childhood Memories. Tak, zaczynamy nową serię, ale zanim nowa seria, to dzisiaj oczywiście jest Dzień Dziecka i z tej okazji chciałabym wam życzyć, żeby ten dzień i całe wasze życie było radosne, nieważne ile macie lat, każdy z nas jest dzieckiem dla swoich rodziców, więc cieszmy się tym dniem i spędźmy go radośnie i chociaż na chwilę, jeśli już jesteście starsi, poczujmy się jak dzieci, a jeśli jesteście dziećmi, to korzystajcie z tego przywileju i czerpcie radość z tego dzisiejszego dnia. I wracamy do Emilki. Tak, wracamy, dlatego że starsi widzowie na pewno pamiętają, że w grudniu prowadziłam coś takiego jak Game Mass i wtedy zaczęliśmy sobie serię Emily's Holiday Season i odliczaliśmy dni do Świąt Bożego Narodzenia. Codziennie pojawiał się odcinek. A teraz kontynuujemy przygody naszej Emilki. I wybrałam właśnie następną część, czyli wspomnienia z dzieciństwa. I właśnie dlatego dzisiaj pojawia się ten odcinek pierwszy, bo mamy Dzień Dziecka i pomyślałam, że to tak bardzo, bardzo fajnie do siebie pasuje. Jeśli chodzi o odcinki z tej serii, to będę się starała, żeby pojawiały się w poniedziałki, wtorki i środy. Tak na początku sobie zaplanowałam, zobaczymy jak to będzie. I mam nadzieję, że umilę wam poranek, dlatego że będę starała się, żeby odcinki pojawiały się rano, tak jak pojawiały się odcinki z poprzedniej części. Jak widzieliście, mieliśmy takie bardzo, bardzo wzruszające rozpoczęcie, przynajmniej dla mnie, bo nasza Emilka tutaj przyjechała, były zdjęcia z jej dzieciństwa i jestem bardzo ciekawa, co się wydarzy w tej serii. Oczywiście, tak jak było w poprzedniej serii, oczywiście, no, nie wszyscy oglądali, więc przypomnę, że w poprzedniej serii z Emilką, w tej świątecznej, wspominałam i rozmawiałam z wami na temat moich świąt Bożego Narodzenia. Wtedy opowiadałam wam o tym, co lubię właśnie w zimie i w tym okresie takim adwentu i przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia, a w tej części zobaczymy, jak się potoczy oczywiście ta seria, ale będę chciała może nawiązywać do swoich wspomnień z dzieciństwa. Zobaczymy, co tutaj nasza Emilka nam przedstawi w tej serii. I jak widzimy, coś tutaj się zaczyna dziać. Jeśli chodzi o angielski, to już wam mówię na początku, że nie tłumaczę tego tak dosłownie. Wydaje mi się, że angielski jest prosty i na tyle w tej grze, że każdy to sobie zrozumie, a jeśli nie, no to pauza i sobie możecie przetłumaczyć. Nie lubię tłumaczyć, dlatego że nie wiem, zdarzy mi się coś tam pomylić czy coś i potem będzie niepotrzebny spam w komentarzach, a tak to sobie każdy to zrozumie po swojemu, tak jak się należy. I też już na początku mówię, że jeśli chodzi o rzeczy typu kanapki i różne takie tego typu sprawy, to ja nazywam je po swojemu w tej grze. Także jeśli coś dla was będzie szynką, a dla mnie będzie, nie wiem, ciastem, to nie dziwcie się, bo tak może być. I no po prostu tak już będzie i przypuszczam, że tak będzie do końca tej serii. No i coś tutaj się dzieje. Tutaj mamy rodziców Emilki. No i wygląda mi to na wyprowadzkę. Tak, wyprowadzamy się. No właśnie, widzicie, Emilka jest smutna. Tak nieco mało radosny do początek serii. No właśnie, to miejsce jest domem! O, pamięta dzień, kiedy się tutaj przeprowadzaliśmy, jakby to było wczoraj. O, i chyba się przenosimy do przeszłości. Jaki tata od Emilki! Edward, tak, faktycznie. Nigdy więcej, czyli przeprowadzili się chyba na wieś, tak rozumiem. Tak, porzucili swoje życie poprzednie i przenieśli się. I tutaj właśnie, tak też myślałam, że taka będzie reakcja. Mama Ewelinka. Gdzie jest Emilka? No właśnie, gdzie jest Emilka? Powiedziałeś jej, żeby uważała na siebie, co? No oczywiście, oczywiście. Jest! Jest, Emilka, jaka słodka. O, czekajcie, zdjęcie. Jej, mam wspomnienie. Przyprowadzili się do domu. O ja, jakie to jest słodkie i urocze, ludzie. No, to miejsce jest świetne. To jest Dolly, tak? Nasza owieczka jest, to jest Dolly.
Ta, Dolly! Super. Co my tam mamy? A nie, to nie jest Dolly. To jest Dolly, to jest zabawka? Ja myślałam, że owieczka. Ojejku, ja myślałam, że owieczko. Teraz też mi jest tak smutno, tak jak Emilce. Nie mogliśmy zgubić. Dolly to była chyba bardzo ważna zabawka naszej Emilki. I musimy ją znaleźć, nie da się tak odkupić po prostu. No właśnie, lalka. Myślałam, że owieczka, tak, gingerowa. No właśnie, ona straciła, nie można tego tak po prostu. Aha, czyli musimy sobie zarobić. Tak, Emilka, cieszysz się, będziemy zarabiać. No tak, tak, zobaczymy, to chyba będzie jakiś samouczek czy coś. No, musimy słuchać uważnie. Mogę pominąć, ale nie chcę. O, kto to idzie? Dzień dobry. Aha, to jest nasz klient, dobrze. Tak, musimy mu dać zamówienie. Tutaj dla tych, którzy nie widzieli poprzedniej części, podajemy mu zamówienie i kasujemy pieniążki. No, fajnie, fajnie. Tak, tak, Teto. Aha, i tutaj będziemy teraz ich sadzać przy stoliku. Sami się posadzili. I co? Aha, oni chcą napoje. Tu jest jakiś soczek, jakaś lemoniatka. Soczek grejpfrutowy. Mamy skompletowane zamówienie i zanosimy im do stolika i jest super. I teraz będziemy musieli przyjąć zapłatę i posprzątać. Już tutaj się wyrywam, bo wiem, że trzeba będzie posprzątać stolik. Jak to jest uroczo. Podoba mi się. Uwielbiam w tej grze to, że może sterowanie i w ogóle nie jest jakieś wybitnie skomplikowane, chociaż niektóre poziomy potrafią dać w kość i ci, którzy oglądali poprzednią serię, wiedzą o tym. Ale najpiękniejsza w tej grze jest historia naszej Emilki i mam nadzieję, że uda mi się na kanale, jeśli tylko będziecie chcieli oczywiście, zamieścić wszystkie części Emilii. No. A zaczynamy! Pierwszy dzień! Jaki on jest spoko. Podoba mi się. W sensie taki jego klimat oczywiście. Co pani by chciała, pani babciu? Coś się długo doczytuje. Aha, bo będziemy teraz obsługiwać klientów. Tak jakby... Tak musimy dać. Nie przyjmujemy na razie kaski. Za chwilkę. Bo ta pani jak zamówi, o właśnie, to możemy jej podać, skasować podwójnie i będziemy mieli więcej tutaj wyniku naszego, naszych punktów i pieniędzy. Piciu, piciu. Czyli tata nam pomaga na razie. A my tylko biegamy za tatą. O, dziadek przyszedł, tak? O, będziemy strzyc. Dobrze, będziemy strzyc. A nie, nie przyszedł dziadek. Tak, to jest klient. Po prostu tak jak dziadek to robił, tak my to robimy. Lamp chop, chop. Właśnie, córka patrzy. O, no, o, jakie to jest urocze. Okej. Okay. Cały czas to robimy. Ale tutaj jest klient. Obsłużymy. Myślałam, że ten... Nie doczytałam. No i widzicie, i właśnie dlatego staram się nie tłumaczyć, bo się potem pomylę i właśnie tak będzie, jak teraz było. Okej, okay, musimy tutaj skasować, sprzątnąć stolik. Jakie teraz jest takie łyse. Zawsze zwierzątka śmiesznie wyglądają po strzyżeniu. Picie i słonecznik. Okej, okay, zakończyliśmy dzień. Skasujemy, tutaj sprzątniemy. Mamy eksperta, no oczywiście, że tak. Róża, dobrze. I
Ewangelium. Jestem tak, tak się cieszę z tego powodu, że zaczęłam tę serię i jestem taka podekscytowana, że się nie mogę skupić na tym, co czytam, i dlatego się mylę. Dobra, ale już się koncentruję. Po prostu naprawdę bardzo się cieszę, że zaczynam dla was już tę serię, bo powiem wam, że miałam ją zacząć już w maju. Potem w maju mi się nie udało. Stwierdziłam, że zacznę w czerwcu. No i właśnie teraz jest ten czas, że jestem pierwszy czerwca, jest pierwszy dzień, jest Dzień Dziecka i dlatego właśnie bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że mogę wam wreszcie zaprezentować ten pierwszy odcinek. Jej, jestem super, super, super pomocnicą. Ui, pierwszy dzień za nami. Aha, teraz tak wygląda menu tutaj podsumowania. Bardzo się mi podoba. Aha, i tutaj mamy sklep, możemy coś kupić, zajrzymy sobie do sklepu, co? I będziemy grali tak, jak graliśmy wcześniej, czyli dwa dni na odcineczek. Idziemy do sklepu, co my tu mamy? Stoliki i krzesełka. Donice, tak? Z kwiatkami, struś. O, piękne, piękne. Uwielbiam takie klimaty. Dobra, ale na razie nic nie kupuję, bo na razie sobie zbieramy, może co? Aha, tutaj możemy się szybciej poruszać. Jaki słodki podpis. Widzicie? Tutaj. Ale myślę, że na razie nie musimy. Na razie sobie pozbieramy pieniążki. No i co? Zaczynamy drugi dzień. A, tu jest jeszcze Memories. Czekajcie, zobaczymy sobie, co tu mamy. Aha, tu jest album. Będziemy tutaj zbierać zdjęcia, tak? Tak, zobaczcie. Jakie to jest piękne. Piękne. No, więcej nic nie mamy. Także robimy wstecz. Dobra, i zaczynamy kolejny dzień. O, jak dziecko kopie, no bo nasza mama jest w ciąży. Tak, pewnie, że tak. I co? No tak, bo przecież już wiemy z poprzedniej części, wiemy, że mamy siostrę. Tak. Czyli ona teraz jest w brzuszku. No właśnie. Please, mamo, tato. No może. Aha, bo tutaj widzicie, przybyły nam jajka. Będziemy musieli zbierać jajka od kurki, która jest tu. No i pieczarki i jajka mamy. Dobra, czyli będziemy musieli coś tutaj gotować wreszcie. Super. Co będziemy? Kura, kura. Jajko. Jak to działa? Dobra, jajko, pieczarka. Aha, tak. Kura, jajko, zbieraj, Emilka. Kura, jajko zniosła. Tu i tu. Powinnam kasować podwójnie, także muszę teraz się nad tym skupić, bo nie chcę zlamić już na początku, chcę mieć eksperta. O. To, to i to. I picie. Proszę. Dobra, no nikt na razie nie przyszedł, więc skasujemy. Czy jest tu gdzieś jajko? Nie ma. Kuro, dawaj jajko. Z wolnego wybiegu. No właśnie. Zbieraj. Tu i tu. Proszę bardzo. Smacznego napitku życzymy. Aha. Jajko. A mogę zebrać najpierw pieczarkę, potem jajko? Jajko? Aha, nie, tak to działa. Dobra. I słonecznik. No już, nie denerwuj się. Myszka, myszka, myszka. Jej. Kasujemy podwójnie. Tylko kurczę, tam mi zapłaciła trochę za mało. Mam nadzieję, że to nie zaważy na tym, że nie dostaniemy eksperta. Dawaj jajo. Ko. Kwiatki tylko. Proszę bardzo. Chodźcie tu. No, chodźcie, chodźcie. Okej, teraz możemy sprzątnąć. Tato, zajmuj się tutaj smażeniem.
To mamy kwiatuszka. Dziwne zamówienie mają. Okej, okay. No jednak przydałoby nam się coś tutaj już kupić w tym sklepie na przyspieszenie lub na cierpliwość klientów. Dobra, zanosimy. Pani nie za ciepło tutaj, bo tutaj tak jakby wygląda na słonecznie. Nie wiem, ma tutaj kapelusz, jakieś takie futro jakby. Kwiatek, jajko. Dobra. No, miałam tego poczekać chwilkę. Już dobrze. A, to Emilka tutaj wyciera. Dobrze. Kanapeczka. Smacznego. I znowu głodnieję podczas nagrywania odcinka dla was. Zawsze tak jest. Zawsze tak jest. W sumie jestem wiecznie głodna. Dobra, tu i tu. Proszę. Dzień się zakończył, ale ja chcę eksperta. Dziadku, chodź tu. O, może mi się uda. Proszę, proszę. Jee, udało się. Jeszcze posprzątamy i zbierzemy jajko. Damy radę? Emilka, podnieś to jajo. No nie, jajko się zgubiło. Okej. Okay. Jakoś tak szybko poszło, nie? No, ciut tutaj brakło, ale nie szkodzi. Grunt, że mamy tego eksperta i mamy gwiazdkę i mamy zarobione kolejne pieniążki. Ja ten odcinek będę już kończyć, bo tak jak wam mówiłam, 2 dni na odcinek. Mam nadzieję, że podobał wam się, że wybaczycie mi to takie drobne rozkojarzenie i wiecie, nadmiar emocji, ale ja się naprawdę bardzo, bardzo cieszę. Mam nadzieję, że wy również. Mam nadzieję, że podobało wam się i że spędzimy razem miłe chwile przy tej serii i przy przygodach Emilki. No i do usłyszenia już wkrótce w kolejnych odcinkach. Pa, pa!